Gdzie? Co? Takiego, kurwa, dolnego, wymiarowego. Dłuższy? Nie. No. Mówisz, że wielkość ma znaczenie? Ma. Faceci dzielą się na motyle. Jeden ma tyle, drugi ma tyle. Tu korbowód, a tu tłoki, obracają wał na boki, nie? Tam chłodnica, tu próbnica, oto cała tajemnica. Iś, się zje... O. A was tu za dużo nie ma? Nikt nie jest winien tylko wszyscy, ale nie ty, nie? Nie, no kur... Nikt mu jest, a nikt nie przeszkadza. Ale zobacz, widziałeś? Jest? Uczeń. Prawidłowo. Taki coś ty ja popiera. Cyk, 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 cyk. Witam was serdecznie. Z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Jesteśmy na serwisie u Korbanka. Jak widzicie, John Deere jest składane. Jest tutaj z nami Łukasz. Siema. I jest pan Waldek. Dzień dobry. Jak widzicie, ja dojechałem trochę późno. Jest zamontowana już głowica. Dokładnie tutaj ładnie dokręcona według tego katalogu. Gdzieś tutaj ja to widziałem. Jak dokręcę tą głowicę. Mhm. Według dokumentacji technicznej. Które śruby i ile trzeba pierwsze dokręcać. Na razie tak to się prezentuje. Dzisiaj prawdopodobnie dojdą te wtryski, bo cały czas czekamy wszyscy na te wtryski. To wszystko będzie uzbrojone i traktor może dzisiaj już będzie uruchomiony. Może, może nie. Posadzajmy, nie wyprzedzajmy faktów. Uszczelka też jakby, a tutaj nie będziecie... Odkręcimy ją jeszcze raz. Może i tak. Chcecie zobaczyć? Tak. Dobra, to odkręcamy panowie. 16 tysięcy łapek w górę odkręcałem głowicę. Okej. 16 nie, to mało, 20. 20 tysięcy? 20 tysięcy odkręcamy głowicę i sprawdzamy, czy jest dobrze dokręcona, ułożona uszczelka. Opakowanie jest Denso i opakowanie John Deere'a. No a w środku jest to samo, nie? Ale to jest to samo, tylko naklejka inna i ta naklejka kosztuje o 700 drożej, nie? Nagle wtedy. No to dużo jest takich sytuacji, dużo jest takich tam producentów, co tak działają. Tu jest od nawigacji czujnik skrętu. Widziałem. Nawigację mam zamontowaną, taką. Fajnie to się sprawuje. Całkiem inna praca jest na nawigacji. Co pan Waldek tam działa? Im mniej wiesz, tym spokojniej śpisz. Ja widzę, coraz więcej rzeczy wynosi. Przygotowuję do włożenia, wiesz, mostki. Aha. Zaraz założy. Mostki zaraz będą na miejscu i zaraz pokrywkę założymy, nie? Mhm. Zaraz wałek, klawiatura, wszystko będzie włożone. Z twojej strony pilnuj. Tam są te kołeczki. A tu zaraz będziemy ustawiać. Czek. Jeszcze nie? No tak, no musi wejść. Cyk, no ma i tata kupili. Cyk. Motocykl. Cyk. Jest. Tak. Uwaga na raz. Raz, dwa. Cykanie Łukasza takie popularne się udało. Przykręć ją tylko delikatnie, niech się sama ułoży. To jest tak, żeby wszystkie laski były w swoim miejscu. Tak, żeby to się wszystko ułożyło. Iś chuj się zjebało. A was tu za dużo nie ma? Nikt nie jest winien, tylko wszyscy, ale nie ty, nie? Nie no kurwa. Końcowe na 30, tak? Ale tu mostki na 6 dych, nie? No i dobrze, no to kluczyki ustawiamy, jedziemy. Pierwsze naprawy, wiesz, tam samemu za dzieciaka, jak
biegi się zakleszczyły, nie? 60 tak samo, nie? Co zrobić, nie? Najpierw zjeba, jak przyjechałem jedynką z pola, a potem śrubokręcik i co jak, nie? Mhm. Nauczył. No oczywiście. To co, masz coś? No nie mam nic, no trzeba... Za kratę pójdziesz? No trzeba iść za kratę takiego załatwić. Co pindolka załatwić? No takiego załatwić. No już takie widzisz, nie? No już o. No. No nie, no takiego ci nie zostawimy, nie? Nie w życiu. No, nie. Czy tak? Mm. Nie? Nie, nie, nie. Nie, nie. Luzuj. Majty. Nie, za mocno. Dobrze. Tak, ok? Tak. Programowanie wtrysku. Hodowanie tak zwane, tak? Niestety. Przyjęło wtrysk, udało się zaprogramować, składamy dalej. I wszystkie są przyjęte do komputera. No i chyba będzie chodzić, nie? Udało się zakodowanie. Tak, wszystko przyjęło z problemu, także powinno chodzić. Parametry będą na pewno wtryskiwacze zgodne z tym, co jest fabrycznie ustawione na wtryskiwaczach. Jadę teraz do picia na kolację, dostałem zaproszenie. Więc tyle z dzisiejszego dnia. Jest godzina 17, minus 2 na dworzu. U nas sypie śnieg, tutaj jest, jak widzicie, pięknie, bezśnieżnie. I widzimy się już jutro w kolejnej części odcinka. Na razie i do usłyszenia. Cześć. To nie daje płyn, nie? W związku, żeby turbo miało lżej, to proponowałbym wjechać we wydech, żeby turbina zaczęła się okręcać i już będzie na dobrym progu do pojazdu. Proszę. No i na ten moment tak to wygląda, jest cały ciągnik złożony. Tutaj jeszcze tylko te obudowy zostały. Będziemy go próbować palić. Wtryski są zakodowane, jak widzieliście w ostatnim odcinku, nie, chyba w tym odcinku to będzie wszystko. Zaprogramowane to wszystko, zakodowane wtryski, denso. No i zobaczymy. Wymiana oleju silnikowego jest zrobiona, jak i filtry paliwowe zmienione. I jedziemy. Dokręcić mocniej albo nie wiem.